Witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Wiedźmina. W poprzednim odcinku zrobiliśmy parę zadań i będziemy robić kolejne, jakim jest walka tutaj z ludowcami. Bo nasz dekan... Znaczy, powiedzieliśmy dekanowi, że możemy się zająć, to on nam zapłaci. Oszczędź mnie! No i najśmieszniejsze jest to, że tutaj jest przewoźnik. Tu będzie właśnie uciekał. Teraz nie potrzebuję łodzi, tylko muszę się skupić na walce, żebyś nie chciał zauważyć. Chyba jest jeszcze tu coś. No, panie utopiec. Tylko bym mógł sprawdzić jedną rzecz. W sensie takim ten... Czy gdzieś są ekwinopsy w nocy? Chociaż to zapewne gdzieś są. Woda jakaś niespokojna. No i kolejny kopiec. Nie, co by miejscu prawie. Nie, dobra, robię, dobra. Mamy bezpieczną... Jest już bezpieczna przystań. Mam beczkę z winem. Co jest ciekawe, że niby wioska cegarza mają wino. Tylko czerwone tu są. Więc lecimy. Poszukać jakiś ty... Kinopsów, bo przydałoby się. Czekaj, bym miał kolejne zadanie do oddania. Ale tu jest jakieś ciało. Co ma 6 zabójców, możemy sprzedać. I 6 orenów. Dobra. Przepraszam was, że tak coś mało mówię, ale po prostu nie mam prawie co mówić. Dość dziwną sytuacją dla mnie jest całe te tagie 3, no co z opowiadania z POG i tak dalej. Ale po prostu nie ciekawi co nie wymyśli z Resident Evil 7. Bo jak tam będzie tylko same uciekanie, kupowanie się, czy to będzie w ogóle Resident Evil? Według mnie to powinno być jakaś odskocznia, tak żeby jest ten Revelations. Nawet mało mnie to tam interesuje, ten cały Resident Evil. Jakimś wielkim fanem tej serii nie jestem, ani nie grałem. Te 0, 1, 2 i te 3. Tylko czwórkę grałem i trochę w piątkę. Czwórkę i piątkę grałem, z tego co pamiętam. Dobrze. W sumie to nie zamierzam robić z gier żadnej serii. No po prostu tak grałem z ciekawości, w piątce gdzieś tam utknąłem i odechciało mi się grać. A czwórce to... Przeszedłem, ale to tam nie z kodami przechodziłem. Po prostu jakoś mi się bardzo nie chciało robić wszystkiego. Dobra, tutaj widzę, że ekwinopsy nie chcą się pojawić mi. Ciekawi mnie czemu. Bo zwykle one się pojawiały. W sytuacjach, można rzec. Pójdziemy tam. W sumie nie mam... Zabijać ich tu, bo one ma 25 punktów leczenia. I przez to właśnie taką w
walkę z wieloma, to na pewno problem. Ale dobra. Nagle Hinopcy nie chcą się pojawiać. Nawet nie muszę się bać o to zadanie do tego całego ogrodnika. Bo... trzecim będziemy mieli jakby kontynuację tej lokacji, więc będziemy mogli dalej robić zlecenia, co mieliśmy w akcie drugim. Ale dobra. Cóż, nie chcą mi się pojawić żadne Ekinopsy, nic. Więc pójdziemy, wrócimy tam do tego całego przewoźnika, tam się wyśpię, bo nie chcę się nic ganiać, chociaż tu jest wycinka. A, i jeszcze mogę jedno zadanie wziąć, ale to potem wezmę, bo na tej wycince jest taki szef 2 i można od niego wziąć jedno zadanie, to będzie polegało na zbieraniu jakichś ziółek. Ale to niedługo. Najpierw się prześpimy i polecimy, bo nie chcę w nocy co chwilę walczyć z nowymi wrogami. Co nagle gościu jest sam? Zwykle to na pewno ludzie odwali. Ale tak mi się zdaje. No zobaczymy. Czy nie włączyło się jakieś zadanie z tym. O, nagle są dwa. Ciekawe, gdzie oni znikają. Dobra, idziemy do przewoźnika. Żeby nie przenieść się tylko po to, żeby wziąć zadanie, bo zapomniałem o tym zadaniu. Chociaż w sumie jak jesteśmy tu, to już możemy iść do kolejnego miejsca, jakie jest tutaj, czyli po prostu obóz druidów. Nie ma jak to obóz 2 i koło obozu druidów. No. Nie ma to, żeby ten obóz 2 był koło obozu tego druidów, no nie? Dobra, mamy pieniądze. 18 krzesiw. I co, mało co korzystam prawie, że. No ale ja się nie dziwię. Mamy tutaj jakąś stałą wycinkę, co nikt już nie korzysta. I są dwa kosze. Jeden możecie. To się nam przyda. W dalekiej tam. W dalekiej tam wątku. Wszystko rośnie. I na naszym miejscu wita nas goła baba. Wielkie drzewo, dziwne symbole, oswojone bestie, a nawet driada. Widać zawitałem do gaju druidów. To jest właśnie driada. Zielona osóbka. Tutaj zaś mamy kolejny krąg żywiołów, jakim będzie Ilden. No. Jest to magiczna pułapka, znak Ilden spowalnienia twoich wrogów. W sumie mało z tego korzystałem. Pamiętam kiedyś, jak ja się bawiłem na kodach, to wymaksowałem ten Ilden i naładowany ten. Znaczy pokażę wam podstawę, nie mogę rzucić. To jest właśnie podstawa, że tworzyłem minimalną pułapkę. Jak przeciwnik na nią nadepnie, to wyrastające kolce, jak dobrze widzicie, zaczną się wbijać w niego, zadając mu jakieś obrażenia. Pamiętam, że ja używałem ulepszonej, znaczy... Jakby to wam to powiedzieć, bo gdzie to nie idę. Ja używałem... tego natężenie znaku. Po prostu jakie tam się przytrzymało przycisk, to on powodował taką wielką falę tych kolców, taką z podziemi wywołującą. A dobra, mamy tutaj wilki, gdzie mamy na nich zlecenie. Ale tylko się do nich złożyło. To są trzy kolejne.
tam jest VIP. Jeden do nas przyszedł. Dobra. Dobra. To my już tu nie załatwione. Po prostu musimy pozbierać 10 skór tych VIP-ów. Gdzie w sumie to jest najśmieszniejsze, według mnie dość dziwne zadanie, znaczy zlecenie. Po prostu mamy to oddać łowcy nagród, który po prostu specjalnie nam kazał to zrobić, bo chce uzyskać jakiś tam tytuł łowczego. Jakby tylko sam miał zachować te wilki. Nie wiem, one się nie są na technice walki z nimi. No. A nie, jak tylko trochę poranić. No i dobra. Zbierajmy spór. Jeszcze jest jedna taka jaskinia, to może niedługo do niej zajdę. Już mamy 8 skór. Przydałyby się jeszcze 2 wilki. Oczywiście gdzieś tutaj... Znaczy okolice tego obozu druidów, one mają chyba respawn, te wilki. Więc wystarczy, że gdzieś odejdziemy, damy medytację i po prostu nasz grad sobie... Wszystko tam obada. Tam widzimy jakieś szczątki wiwerne. A z wiwerną nie chciałbym się na razie spotykać. Nie wiem, czy bym dał radę pokonać na tym poziomie, co jestem. Bo niestety moja umiejętność walki się szybkim leży i kwiczy. Poza tym mam mało zdrowia, a kolejny szczegół jest taki, że mało znam uniku. Bo mam na drugim poziomie nadal. A przydałby się mi chyba minimalnie trzeci na nich. Ale możemy zawsze spróbować walki. A do 15 poziomu zostało mi jeszcze 2 poziomy do zrobienia, niestety. No ja zadam ich za dużo. A tam są zwłoki posłańca. Gdzieś tam? Gdzie one są? Jest okej, nie wiem, jak one skaczą. I one, te zwłoki są tam. I są wiwelne. A, dobra, szybki zapis. I najwyżej teraz użyję runy. Które powoduje, że każdy nasz cios będzie czarny. Po prostu czarna świata będzie się na to pojawiać. Ała! Otoczony, otoczony. No. Otoczyły mnie. I kolejny mój zgon! Jakby to zrobić? Teraz tam chyba przepis na ten... na odporność kwasu i truciznę, bo mnie otruły, nie wiem czym nawet. I jesteśmy niedaleko obozu druidów, a ja nie wiem czy oni tam, oni palą. I nagle mam całe życie, tak? Ciekawe. No dobra, mijemy tego i lecimy do obozu druidów. Może mi się uda jakoś wygrać, a jak nie, no to... Będzie kiepsko. Będę musiał je na razie unikać, niestety. Chociaż tu nie widzę, żeby mieli ogniska. No. No tutaj mamy jej wina. On jest... dowódcą komanda. No i no, no, no. Jego. Zobaczmy, czy mogę zrobić ten wywar. To jest ten, tak? Powój. Zmieszaj. Zrobimy jeszcze wizję z kuchni na wypadek. Nie mamy alkoholu, znowu.
prawda? Może być, że tak do południa. Teraz jeszcze raz wam spróbuję z nim powalczyć. Z Wyvernami, chociaż wątpię, żeby miał zwycięstwo. Aha! Super, nie włączyłem tego. Programu do nagry... znaczy czasomierza. I teraz nie wiem, czy się opłaca go włączać na teraz. Najpierw zrobię tak, że dam na 20 minut i dam start. Chociaż wątpię, żeby ten odcinek miał. Ja wiem, że będziecie mieli w prezencie darmowy jeden. Dość długi. Bo zapomniałem włączyć. Chociaż bieżąca sesja ma niby 28 minut już. To już nie wiem, czy opłaca. Najwyżej dam zeruj. No i dobra, najwyżej dzięki Steamowi będę to sprawdzał ten czas, chociaż zostaną 2 minuty. A i tak spróbuję tam zawalczyć z tymi. Z tymi Wyvernami. Jak nie wyjdzie, no to szkoda. No ale mnie po prostu otoczyły. No ja sobie was tutaj nie chciałem. I to jest właśnie to. Niby ten przeczyścicie, ale jak będziecie medytować, to da się zacząć akcja. Jezu. No i nie mam całego życia. Pijemy to. Pijemy powój. Poczekajmy, jeśli trochę zagenuje życie. Dołożymy, tu tak zrobimy. I spróbujemy jeszcze raz zobaczyć Wyvernami. Ale tak, bez tego ani już. Dam tutaj zapis. I spróbuję zawalczyć z nimi. Chyba jedna jest podpalona. Aha, one jeszcze mają trudne powalenie. Właśnie najgorsze jest to, że one tylko... O Jezu. I w magiczny sposób padłem. Dobra. Kolejny zgon. Nie wiem, czy się na razie mi opłaca walczyć. Ale tutaj zakończę nagrywanie. O ile to prawda, że niby moja sesja trwała 30 minut, albo więcej nawet już. No nic. Jak mnie wczyta, to tak. Tutaj się z wami pożegnam. Spróbuję w następnym odcinku z nimi zawalczyć. Do 3 razy sztuka w końcu. Także więc, żegnam się tutaj z wami. Na razie, cześć.